Rok przełomowy, bo w trakcie niego zmieniła się władza polityczna w Polsce. Na pewno jakieś tam miało, natomiast my robimy swoje, tak? Uczymy z tego, co trzeba, podstawy realizujemy. Mam bardzo dobrą kadrę, więc oni no, tak podchodzą do tego, nie zajmują się polityką, zajmują się edukacją i na to stawiamy, żeby uczyć jak najlepiej. Wspaniały. No, na koniec wyszło dobrze, dużo się nauczyłem, dużo ludzi poznałem. I na pewno w tej szkole się dość mocno rozwinąłem przez ostatni rok zwłaszcza. Był wspaniały. Wspaniały rok, wspaniali ludzie. Cóż więcej można dodać? Nie będę wspominać czasów mojej szkoły, kiedy obowiązkowe były mundurki, tarcze. Natomiast przy tej całej, nazwijmy to umownie, swobodzie, właśnie piękne jest to, że młodzież się potrafi zorganizować, że młodzież jest odpowiedzialna, że podejmuje działania mające na celu nie tylko naukę, ale również udział w różnych olimpiadach, konkursach, reprezentują szkoły, ale również i organy prowadzące na szczeblach wojewódzkich, ogólnopolskich, zdobywają nagrody, wyróżnienia, ale również indeksy na wyższe uczelnie. Uczniowie mają teraz ponad 2 miesiące upragnionego wypoczynku. Jak zamierzają wykorzystać ten czas? Wyjazdy za granicę, ogólnie odpoczywanie i odespanie tych wszystkich straconych godzin. Wyjazdów dosyć mało, ale dużo planuję w zakresie samorozwoju, rozwijania swoich hobby. Wypoczynek, spotkania z kolegami, grill, no i wszystko co najlepsze. Do szkół uczniowie wrócą 2 września.